proszę, dobrze widziałem. Dobrze widziałem, że jest skarbusiek. Dawać mi tutaj. Na pierśnik sępa. O-o. Zobaczmy, co tutaj mamy. Nektar kwiatowy, nice, nice. Nice. Ah, piękny zapach. Even petrified in stone, they still reeked of Aphrodite's punishment. Literally. You know that's a conspiracy, right? A bunch of women on Lemnos got woke and killed all the men. So the mortals pinned it on Aphrodite, saying that she made the women smell bad so their husbands wouldn't touch them. That actually kind of makes sense. You'd be surprised what summering on Lesbos can teach you. Ciuch, 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 ciuch. Bęk. Nice. Granaty przyszedłem? Tu.
Dobra. Tutaj jest jeszcze ten, że nocą znacznik. Chętnie sobie zrobię to. Zrobię to. Ulepszenia udźwięku. Tuturu. Na sunrise'u. W sumie to tutaj też powinniśmy to odkryć, nie patrzeć, bo... Nie możemy się tam tepać? Czekaj. Tu nie idzie się tepać, dobra. Tu nie idzie się tepać. Dobrze. Thank you.
Dobra, tylko co się teraz odtworzyło? Nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy. Dobra. Tu jeszcze mamy coś niżej. Tak. Ta.
Z gridem są, czy nie wzięłeś to? Ja się pytam, gdzie reszta przełączników? Coś jeszcze jest. Tu. Dobra, i tutaj mamy znowu harfę. Dobra. 1, 3, 2, 4. Okej. Dobra. 1, 3, 2. Jeden, trzy, dwa. We got this. Dobra. Tu można byłoby się tepnąć. Tu jak najbardziej. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? My dostaliśmy. Dostaliśmy tutaj to. Spoko. Atakiem fosfora. A my mamy swojego ptaka jakiegoś? Nie. Nie widzę, żeby przywołać ptaka. Gdzie tu jest, kurde, jakiś ten? Sterowanie. Dostosuj. Zdolność fosfora. 3. A, bo my nie mamy chyba jeszcze tego po prostu. Boskie moce. Bo mamy poblokowane generalnie. Mamy poblokowane jeszcze te boskie moce. No coś to nieprawdopodobnego. No tak, tak. W sumie my tu szybko się rozwijamy, ale cała reszta jest w tyle, jakby nie patrzeć. Okej. Okay.
O. Nie to. No sekre. Unik do czeluści. Kikila czeluść. Cholerne byki. Uff. Turu turu turu. Turu turu turu. W sumie to tam było ten do ważnie potek przydałoby się. Może powiedziawszy. Duru 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 duru. Drogi mi tutaj, kurde. Nice, nice. Thank you. Ah, Afro
Aphrodite's palace. The most majestic sight on the Golden Isle's skyline. I don't know if it's most majestic. There's one mountain in particular I think is pretty regal. Anyone? Dobra, jeszcze jedno jabzo. Skąd ja je wezmę? Coś jeszcze jest. Mama's boy, always doing whatever Aphrodite told him to, like shooting Helen with his arrow to fulfill her bargain with Paris of Troy. I wonder if Phoenix will test the power of an arrow on the Helen statue. Poor Helen. Once Eros struck her with his arrow, she was powerless to do anything but leave her husband, Menelaus of Sparta, for Paris. Dobra, to teraz tak. Nice shoot. Biały worek. Nice. Te dwie? Oj Boże Święty, jaki żal. Tylko dwie. Niestety. What?
Jabłko się toczy. You might have offered Paris power, Hera, but it wasn't enough to win the apple of discord. Of course not. It was a total turnoff. Paris didn't want power. He was a slave to love. Athena, if Paris had known the Trojan War was coming, maybe he would have taken the battle wisdom you promised him in exchange for the apple. But alas... Ha-ha! Time paradox! Wow, you're smarter than I gave you credit for. Oh, sorry. I nodded off for a second. What was that? Never mind. The apple of discord. All Hades broke loose over that thing. Three goddesses, toe to toe, for the title of most beautiful. Ah, but our hero knew the apple symbolized more to Aphrodite than a self-regard worthy of Narcissus. That's why she had to win. Oh yeah? What did Phoenix think it symbolized? Freedom. Freedom! We do this for freedom! Gdzieś robimy to dla wolności.